The Combine, yes. Do not go yet. I must show you something. Look, I appreciate it. This way. I can't stick around. It is important. Nigdy nie miałem okazji zagrać w żadnego Half-Life'a. Zresztą grałem w bardzo mało gier od Valve. Żyłem w platformowej bańce Nintendo za dzieciaka i niespecjalnie miałem ochotę na mocniejsze klimaty. Szczerze mówiąc, nawet Alex był czasami dla mnie trochę za mocny. Jego biologiczno-mechaniczny świat jest zbyt obrzydliwy. Narośla wyrastające wszędzie budzą moją odrazę. A same budynki przypominają te bardziej zaniedbane dzielnice polskich miast. Co nie zmienia faktu, że gra jest zajebista. Fajnie. Dawaj. Dzięki. Jest to pierwsza gra VR, w której czuję, jakbym rzeczywiście prowadził podwójne życie. Miliarder za dnia, Batman w nocy, dziennikarz i Superman, menadżer i członek ruchu oporu. Grając w Half-Life Alyx, nie czujesz się, jakbyś grał w grę. Jest to bardziej uczucie porównywalne z czytaniem bardzo dobrej książki. Im dłużej grasz, tym bardziej świat cię wciąga, pochłania, a ty zapominasz o rzeczywistości. Albo inaczej, gra staje się twoją rzeczywistością. Jest to niesamowite uczucie, które rzadko znika w VR-owym Half-Life'ie. Yeah, well, no, to be honest, he's in huge trouble. But... still got him. He was in a separate train. Jesteś mówił. You saved me? Well, yes. I had no way of knowing who was in which van. Jeszcze żyję! Yes, the result ja was do końca that I saved umarłem. You. Do we know where they're taking him? Criminal tak, holding. Jesteśmy and jeszcze. Then, when they realize he's Eli Vance, to Nova Prospect. Alyx to liniowa gra. Nie ma tutaj otwartego świata, craftingu czy moralnych wyborów zmieniających zakończenie. Jednak nie czuć tej liniowości, podróżując przez grę. Levele zaprojektowane są tak, że naturalnie podążasz ścieżką wyznaczoną przez twórców. Wielokrotnie złapałem się na tym, że jestem całkowicie zagubiony, a jednak lądowałem w miejscu, w którym powinienem był wylądować. Chcesz na rowerze pojeździć? Nie tak się jeździ na rowerze. No cóż, nie umiesz jeździć na rowerze, trudno. Half-Life Alyx to najbardziej immersyjna gra, w jaką grałem. Co jest śmieszne, bo w teorii nie powinno tak być. Nie masz ciała, rzeczy przylatują do ciebie, broń pojawia ci się magicznie w ręce, plecak masz na nadgarstkach, a amunicję trzymasz na plecach. No nic tu nie jest tak, jak powinno być, ale z racji tego, że świetnie działa, bardzo szybko o tym zapominasz. W pewnym momencie świat obiegło zdjęcie, jak bezdomny gra na Questie 2. Niektórzy mówią, że VR to ucieczka od rzeczywistości. I może dla twórców Half-Life, pracujących na co dzień w takich miejscach, jak kwatera główna Valve, Miasto 17 to rzeczywiście coś nowego i niespotykanego. Ale u nas to szara rzeczywistość. Nie trzeba daleko szukać. Te filmy nakręciłem idąc na spacer pół godziny od domu. To bardzo smutne, że tak wyglądają polskie kamienice. A bez tej całej technologii kombinatu czułbym się pewnie jak na Ukrainie. Level z Jeffem okazał się dużo prostszy i mniej straszny niż sądziłem. O ile na początku byłem odrobinę zesrany, to po kilku chwilach uznałem, że nie ma się czego bać. Zniszczyłem też cały zapas rosyjskiej wódki, jaki był dostępny. Zginąłem przy tym 2-3 razy, ale było warto.
To naprawdę niesamowite, że możemy zanurzyć się w grze. Jako dziecko marzyłem o tym, ale nie sądziłem, że uda mi się to marzenie osiągnąć przed 30. Jakbym miał to porównywać, to oglądanie tego wideo oddaje VR w taki sam sposób jak oglądanie nurkowania nad powierzchnią wody. No w sumie fajnie, bo nie jesteś mokry, ale to nie to samo. Moja przygoda z Half-Life Alyx jeszcze się nie skończyła. Nie mogłem odmówić sobie przyjemności z zagrania w mody przygotowane przez społeczność dla tej gry. Jeśli nie chcesz, aby to wideo cię ominęło, zostaw suba i lajka, a zobaczymy się już niebawem. A tymczasem trzymaj się ciepło i nie daj się przytłoczyć szarej rzeczywistości.